Witam serdecznie wszystkich widzów ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiejszym tematem, na którym będziemy rozważać, to stworzenie i Ewangelia. Dzisiaj będą brać udział w naszym studium biblijnym Klaudia, Paweł, Władysław i ja jako prowadzący Igor. Na sam początku będziemy się modlić z Klaudią. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy być tutaj, że możemy studiować Twoje Słowo i za to, że dałeś nam Ewangelię, że przekazałeś nam te wszystkie prawdy o stworzeniu. I teraz prosimy o Twojego Ducha Świętego, aby to, o czym będziemy tutaj rozmawiać, aby to wpływało na nasze życie i aby te wszystkie myśli były dla nas pocieszeniem i wsparciem. A prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. W Księdze Rodzaju znajdujemy te pierwsze, najważniejsze prawdy, które zostały nam objawione w Piśmie Świętym i one potem dalej są wyjaśnione przez całą Księgę. Więc po to, żebyśmy rozumieli tę prawdę dobrze, musimy najpierw oczywiście sięgnąć do tych pierwszych objawionych nam prawd, które znajdujemy w pierwszych rozdziałach Pisma Świętego. I pierwsze pytanie, które będziemy dzisiaj rozważać, jest, co stało się bezpośrednim skutkiem pierwszego grzechu? Gdybyśmy mogli popatrzeć na te wersety w Piśmie Świętym z trzeciego rozdziału, rozpoczynając od 9 wersetu, tak mniej więcej do 18, byśmy mogli powiedzieć, co było skutkiem tego, że grzech przyszedł na naszą ziemię? Tak, proszę. Bezpośrednim skutkiem tego była śmierć. Tak. Człowiek z racji stworzenia nie otrzymał kwalifikacji do życia niezależnego od Boga, ale w łączności z Bogiem. A grzech to między innymi albo przede wszystkim, tak jak czytamy w księdze Izajasza w 59 rozdziale i 2 wierszu, że grzechy nasze uczyniły rozdział, odłączyły nas od naszego Boga, czyli odłączyły nas od źródła życia. I dlatego konsekwencją zerwania łączności przez grzech z Bogiem jest śmierć. Nie jako może nawet kara, ale jako prosta konsekwencja zerwania łączności ze źródłem życia, którym dla człowieka był Bóg. Z tych wersetów też wynika, że takim pierwszym bezpośrednim skutkiem grzechu było pojawienie się dwóch nowych odczuć. To był strach, bo oni się schowali, ukryli. I druga rzecz to jest taki, nie wiem jak nazwać, egoizm, tak? Bo zaczęli po prostu zrzucać winę na siebie. Adam mówi to Ewa, Ewa mówi tak. I to więc to są tak. Te dwa takie uczucia, które sprawiły, że już widzimy tutaj, że oni już nie są z Bogiem w takich relacjach, w jakich byli wcześniej. Tak, dziękuję. Tak, jest rzeczą ciekawą, że ich reakcji, o których przed chwilą słyszeliśmy, również została wyrażona ta prawda, że przez grzech, czyli oddzielenie się od Boga, utracili swą pierwotną czystość. Utracili to, co ich po prostu wyróżniało, byśmy powiedzieli, od całego stworzenia, bo byli stworzeni na obraz podobieństwo Boże. Tak, dziękuję. Więc pierwsza rzecz, którą myśmy tu wspomnieli, to był oczywiście było śmierć. Tak? Więc to, czym skutkowało bezpośrednio, możemy powiedzieć, grzech. I tu znajdujemy tekst, który jest napisany w 19 wersecie. Może ktoś przeczyta ten werset z trzeciego rozdziału? W pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Dobrze. Więc jakie znaczenie ma dla nas to, że wtedy, kiedy jesteśmy osobami dzisiaj żyjącymi, ale w przyszłości mamy stać się prochem? Czy ma to jakieś znaczenie dla nas osobiście jako wynik grzechu? No to, co podkreślaliśmy już, że śmierć. Z prochu zostaliśmy stworzeni. To była materia nieożywiona. No i tamte pierwsze wiersze mówią, że Bóg tchnął dech życia i człowiek stał się istotą żywą. Niestety na skutek odłączenia od Boga, to co już było kilka razy powtórzone, no zostaliśmy poddani śmierci.
I jedynie obracamy się z powrotem w proch. Jedynie tutaj na wstępie zaraz możemy podkreślić, że tak jak Bóg z prochu stworzył, gdy obracamy się w proch z powrotem, to ten sam Bóg jako Stwórca może ponownie ten proch ożywić i powołać nas do życia. Dziękuję. Więc pokazane jest, że tak jak Pan Bóg nas stworzył, dokładnie tak samo odwrócony proces jest umieranie. Tak? Więc tak samo nasza dusza, jeżeli ona została nam dana wtedy, kiedy Pan Bóg nas stworzył z prochu ziemi, tak samo ta dusza powraca się, wraca do nicości. Tak? Czyli ona nie istnieje. Więc i tak de facto tak patrzymy często, że rzeczy, które są odłączone od Pana Boga i skutkiem grzechu w naszym życiu często jest tak, że my staramy się coś zrobić, prawda? Mamy jakieś wartości, a nagle one się obracają w nicość. Dlatego, że właśnie jesteśmy grzeszni albo robimy też coś, co jest właśnie w grzechu. Ta prawda jest niesamowicie istotna, bo tak samo widzimy, że Pan Bóg często tak robi, że z powodu grzechu coś się obraca w nicość. Tak samo jak Pan Bóg stworzył świat, a potem podczas potopu znowu jakby ten świat dochodzi do momentu, kiedy Pan Bóg od początku zaczął go stwarzać, tak, prawda? Kiedy stał się znowu pustkowiem i cała ziemia została ogarnięta wodą. I potem na nowo Pan Bóg stwarza. Więc widzimy, że Pan Bóg często właśnie tak działa, że wtedy, kiedy przychodzi grzech, on znowu wraca z powrotem do tego momentu, kiedy rozpoczął stwarzanie. Tak samo przy człowieku, a tak samo jak przy całej naszej ziemi. Tak, proszę? Paweł? Warto zwrócić tutaj jeszcze na jedną rzecz uwagę, że w momencie, kiedy zaistniał grzech, co było, można powiedzieć, straszliwą obrazą autorytetu Boga, że odwrócono się od Niego, pierwsza para ludzka odwróciła się od Niego, On jednak szuka kontaktu z człowiekiem. On stawia pytania człowiekowi. Zazwyczaj, gdy stawiamy pytania, to my chcemy coś więcej wiedzieć, żeby nam ktoś odpowiedział. W tym przypadku chodziło, aby to ludzie, odpowiadając sobie na te pytanie, uświadomili sobie, w jakiej sytuacji się znaleźli, bo Bóg przecież doskonale znał odpowiedzi na te pytania. No i właśnie wtedy przychodzi obietnica, przychodzi Ewangelia, mówiąca o przyszłym wybawcy, przyszłym Zbawicielu. Tak, dziękuję. Więc będziemy właśnie wracać najpierw do tych tekstów, które myśmy tu dostali też wspomniane. O tym, że bezpośrednim też skutkiem grzechu zostało po prostu odłączenie relacji, czy też łamanie relacji pomiędzy nami a Bogiem. I to jest bardzo istotne, tak samo, że te relacje nie dotyczyły bezpośrednio, tylko odłączenie, czyli też łamanie relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem, ale tak samo między człowiekiem a człowiekiem. W tym tekście bardzo wyraźnie jest pokazane. Może powiemy najpierw o tym, w jaki sposób została złamana ta relacja pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Czy rzeczywiście widać w tych wersetach, jak widzimy od 9, 10, 11 werset, że rzeczywiście tu widzimy jakby złamanie tej relacji, prawda, między człowiekiem a Bogiem. Chyba to, co ja też wspomniałam, że pojawia się strach, prawda, że wcześniej Adam i Ewa bezpośrednio kontaktowali się z Bogiem i cieszyli się na to, że mogą to robić, a tutaj pojawia się coś, że oni się chowają. I po prostu boją się i tutaj Bóg ich pyta, szuka, tak, po całym ogrodzie, gdzie ty jesteś? Dlaczego się schowałeś? No i on, i Adam odpowiada, no bałem się po prostu, tak, jestem nagi. I to jest kolejna rzecz, tak, że do tej pory jakby nie było tej nagości, oni nie widzieli tego, nie było tego uczucia wstydu, a teraz mówi, jestem nagi, boję się ciebie. Tak, dziękuję. Też bardzo istotne jest, że człowiek szuka Pana Boga. Przepraszam, odwrotnie, że Bóg szuka człowieka, prawda? Więc Pan Bóg, on przychodzi, on jest zawsze tam, gdzie on jest, a nagle człowieka nie ma. Człowiek się chowa, ucieka przed Panem Bogiem. I właśnie tak też jest w naszym życiu. Kiedy przychodzi grzech, to my uciekamy od Pana Boga. Tak? I to robi jakby problem w naszym życiu, bo my sami właśnie nie szukamy Pana Boga, tylko uciekamy od nas, a odwrotnie, tylko sam Pan Bóg zawsze nas właśnie szuka. A czasami uciekamy też przed ludźmi. Dokładnie. No bo po prostu wstyd nam popatrzeć prosto w oczy, bo coś się wydarzyło. A więc sytuacja jest bardzo podobna. Tak.
I dalej mamy bardzo istotne, to jest wspominane w 11, 12 wersecie. W zasadzie w 12 wersecie, na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Ten werset jest bardzo ciekawy, bo on pokazuje, w jaki sposób Adam już zwraca się do swojej żony. Tak jakby powiedział, jakby Adam powiedział, Panie Boże, to Ty mi dałeś tę kobietę. Ty ją stworzyłeś, Ty mi dałeś, a ona spowodowała grzech. Ona mi dała zjeść. Więc jest to oskarżenie bezpośrednio jakby przed Panem Bogiem, ale tak samo ucieczka i zerwanie relacji z samą kobietą. Kiedy wspominamy tutaj w drugim rozdziale, w drugim wersecie, a z żebra, które wziął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przeprowadził ją do człowieka, wtedy rzekł człowiek, to dopiero jest kością z kości moich, ciałem z ciała mojego, będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Więc widzimy, że te wersety jakby stoją w przeciwieństwie do siebie. Więc Adam tu się cieszy, powiedział, że to jest właśnie to, co powinna być, to, co jest najbliższe mi. Tak? A tu nagle w 12 wersecie tak mówi, słuchaj, Panie Boże, Ty mi dałeś tę kobietę. To nie jest kością z kości moich. To Ty mi dałeś. I wyraźnie pokazuje, że właśnie grzech spowodował to, że nie tylko zostały oderwane relacje pomiędzy Bogiem a człowiekiem, ale tak samo pomiędzy ludźmi. I to jest istotne, żebyśmy popatrzyli, jakby w jaki sposób ten trzeci rozdział przedstawia skutki grzechu. Tak, proszę? Tak, tutaj musimy podkreślić jedną rzecz, że to zapłatą w jakby fizycznym stanie jest śmierć, ale grzech również zdeprawował naturę człowieka. Całkowicie. Od tego momentu mówimy o zdeprawowanej naturze. Jedynym prawem, jakie istniało przed pojawieniem się grzechu, to było prawo miłości. A tu pojawia się już egoizm. W języku angielskim takie ładne słowo, grzech to jest sin. No, w środku jest litera I. Jest ilustracja oczywiście tylko. To znaczy I, ja. Czyli grzech to przede wszystkim egoizm. Grzech to składanie, jak było podkreślane, winy na kogoś. Tu już od tego momentu natura człowieka w momencie zerwania łączności z Bogiem i grzechu jest zdeprawowana. Tak, dziękuję. Gdzie znajdujemy w tych pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju Ewangelię? Więc tym, czym jest przedstawiane miłość, łaskę Boga i w jaki sposób Pan Bóg reaguje na grzech, chcąc właśnie wyrwać tego człowieka z tego grzechu. Jak widzimy, powiedzmy, gdzie to są te wersety, które mówią nam o zbawieniu, czyli o tym, co ma przyjść potem? No przede wszystkim to, co już wcześniej było wspomniane, obietnica potomka, który zniszczy głowę węża, ale również i ten element z 21 wiersza, gdzie musi co najmniej jedno zwierzę, jeżeli nie więcej niż jedno stworzenie zginąć, aby po prostu człowiek mógł być ubrany w odzienie ze skór. Wchodząc w tym odzieniu, po prostu Adam i Ewa uświadamiali sobie nie tylko Bożą łaskę, przebaczenie, bo nie umarli tego samego dnia, ale również, że musiał ktoś, w tym przypadku zwierzę, cierpieć z powodu nich. Jest w tym wszystkim coś niesamowitego, że Bóg tak traktuje kogoś, kto stał się jego wrogiem, kto odwrócił się plecami do Boga, kto uciekał przed nim, kto wolał słuchać głosu zwodziciela, a nie głosu Bożego. A jednak Boża miłość, ale też i sprawiedliwość w ten sposób się objawiła w tym Bożym działaniu. Tak, dziękuję. Tak, możemy jedną rzecz też podkreślić, że stworzenie było dziełem Bożym. Trudno, żebyśmy powiedzieli, że człowiek miał jakikolwiek w tym udział. To Bóg stworzył z prochu ziemi i tak dalej. Tak samo teraz ratunek od początku do końca jest dziełem Bożym.
że to Bóg stanie się człowiekiem, to cała Ewangelia na tym się opiera, i umrze. To też jest dzieło Boże, a nie dzieło nasze, które my możemy sobie wypracować i uczynić. Tak, ja też widzę tę Ewangelię w tym ostatnim jakby akcie, kiedy Bóg ich wygania z raju. Kiedy tak. Bóg mówi, że teraz, kiedy człowiek już zna grzech i jak zje owoc z drzewa życia, no to żyłby wiecznie, tak, z tym grzechem, więc Bóg do tego nie dopuszcza. Stawia anioła, który nie dopuszcza, żeby Adam i Ewa wrócili i zjedli ten owoc, co daje obietnicę, że to się właśnie kiedyś skończy, tak, że to nie będzie wieczne życie w grzechu. Tak, dokładnie. I właśnie pokazane jest, że w 15 wersecie trzeciego rozdziału, że ten potomek będzie z kobiety. Tak? Tego są powiedziane, że jednak Pan Bóg ma przyszłość dla człowieka, tak? W Zbawicielu, który ma przyjść i oczywiście wyzwolić nas zupełnie od grzechu. I tak samo ten 21 werset wskazuje wyraźnie, że Pan Bóg pokazał człowiekowi, że dlatego, że i zwierzę musiało umrzeć za człowieka, tak, to przez to Pan Bóg daje mu łaskę, daje mu zbawienie i daje mu wybawienie. Przez to, że ktoś musi za niego umrzeć. I tak samo widzimy wyraźnie, że tu pokazane jest całe Ewangelia właśnie przez to, że ktoś ma przyjść i tutaj w 21 wersecie pokazane, w jaki sposób ten, który ma przyjść, ma zgładzić albo też uwolnić nas od grzechu i zupełnie usunąć grzech z tego świata. Tak? Tu jeszcze warto podkreślić, że śmierć zwierzęcia nie gwarantowało zbawienia. Śmierć zwierzęcia nie zbawiało, ale śmierć zwierzęcia niewinnego, najczęściej, jak mówi cały Stary Testament, był to niewinny baranek. To była tylko ilustracja, żeby uzmysłowić tym pierwszym mieszkańcom ziemi, nie tylko tym pierwszym mieszkańcom, na czym będzie polegało zbawienie. Że tak jak baranek niewinny umiera za winy człowieka, bo tam człowiek w symboliczny sposób jakby kładzie swoje grzechy na niewinnym baranku i on umiera, tak kiedyś przyjdzie ktoś niewinny, weźmie na swoje barki wszystkie ciężary, umrze. Z Ewangelii wiemy, że kiedy Jezus Chrystus, będąc na ziemi, przyszedł i został ochrzczony, no to Jan Chrzciciel na niego palcem pokazał: oto prawdziwy baranek, który gładzi grzech świata. Tamte były tylko ilustracją, szczególnie w starożytności ludzie myśleli obrazowo, dlatego Bóg do nich obrazowo przemówił. Ale to była tylko ilustracja na tego prawdziwego baranka Jezusa Chrystusa, który miał przyjść i umrzeć za człowieka. Dopiero jego śmierć jest wystarczającą gwarancją zbawienia. A to były tylko obrazy, symbole, aby sobie to uzmysłowić, lepiej zrozumieć i przedstawić. Tak, widzimy, że w tym obrazie też mamy w ten sposób pokazane, że relacje, które zostały zerwane na samym początku, one potem zostaną tak samo przywrócone. Jesteśmy zgodni, że pierwszą świątynią, która była na ziemi, to był raj. To był ogród Eden, wtedy, kiedy Pan Bóg miał bezpośrednio kontakt z człowiekiem. Oczywiście grzech zniszczył, albo też możemy powiedzieć, że tą koncepcję świątyni zupełnie złamał, zupełnie zniszczył. Dopiero potem, kiedy była świątynia na ziemi, znowu było pokazane, w jaki sposób człowiek mógł przyjść do Boga. Czyli znowu przez oczywiście ofiary, które pokazywało na Chrystusa, który miał przywrócić znowu tą więź z Chrystusem, z człowiekiem. Więc w tym momencie widzimy tak samo w tym 21 wersecie, że to jest pokazane, w jaki sposób znowu ta relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem powinna być znowu odwracana, prawda? Odwracana, kiedy człowiek znowu będzie z Bogiem razem. I tak samo nowa świątynia, kiedy będzie już na niebie, czyli nowa ziemia, kiedy Pan Bóg stworzy nowy Jeruzalem, my będziemy razem, czyli będzie ostatnia świątynia, która będzie znowu na naszej ziemi i będziemy na wieki wieków razem. Więc pokazane jest, że od samego początku, od stwarzania świata,
Pan Bóg cały czas chce być z nami razem, prawda? I przez to Pan Bóg chce, abyśmy rozumieli, że najważniejsze w Jego Ewangelii jest to, żebyśmy byli z Nim razem. I w tym momencie jest pytanie, w jaki sposób Pan Bóg czyli w tym momencie Jezus Chrystus chce, żeby, znaczy w jaki sposób on pokazał, że On chce z nami być razem na zawsze. I za wszelką cenę Pan Bóg chce być z nami razem. Jakie wersety możemy znaleźć z Nowego Testamentu może też, które nam mówią o tym, że On chce z nami być na zawsze. On chce zawsze odnowić to, co było na samym początku w raju. No, być może, że chodzi chociażby o ten tekst z listu do Rzymian, który z jednej strony mówi o tym, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. W jakim celu? Zresztą cały list Pawła o tym mówi, aby przywrócić to, co zostało utracone. Nawet przyroda wzdycha, płacze, oczekując wybawienia synów Bożych. Bóg chce przywrócić rodzaj ludzki do Edenu, do tej rzeczywistości, którą przez grzech i zło utraciliśmy. Tak, proszę. Dlatego, że żeby przywrócić tą jedność z Bogiem, no to trzeba było zlikwidować to, co spowodowało to oddzielenie, to znaczy grzech. Tak. I było jedno wyjście, że ktoś musiał za ten grzech zapłacić. I dlatego w Ewangeliach nawet czytamy, że o Chrystusie jako Immanuelu, Bóg z nami, że Chrystus przyszedł, aby usunąć to, co spowodowało rozdział. To znaczy usunąć grzech w taki sposób, że za ten grzech zapłacił. Prowadził doskonałe życie, nie musiał umierać, a jednak umarł, aby to piętno, aby te konsekwencje z człowieka zdjąć. Tak, dziękuję. Więc w tym piątym rozdziale, który został wspomniany, jest bardzo często występujący termin, a mianowicie pojednanie. Więc Pan Bóg przede wszystkim chce, żeby nas pojednać z Nim. Tak? Jak zostało powiedziane, że On chce, żeby pojednać nas z Nim po to, żebyśmy byli na zawsze razem. Przez Jego ofiarę. W tym momencie tak samo w świątyni. Kiedy przychodził grzesznik do świątyni, kiedy składał ofiarę, to wtedy grzech był usuwany przez Pana Boga. Dlatego, że w obecności Pana Boga zawsze grzech jest usuwany. I tak samo przez usuwanie grzechu z naszego życia Pan Bóg jest z nami pojednany. I to jest Ewangelia, która jest na zawsze najsilniejszym naszą wartością, najmocniejszą naszą, możemy powiedzieć, wiarą, która nas upewnia, że Bóg znowu będzie chciał z nami być razem na zawsze przez usuwanie grzechu z naszego życia. I może bym tak powiedział praktycznie, w jaki sposób Pan Bóg usuwa grzech z naszego życia? Jak możemy usunąć grzech z naszego życia? Tu piękny tekst jest z listu do Galacjan. Tak. Jest powiedziane, że Chrystus nas wykupił od przekleństwa, od skutków złamania prawa Bożego zakonu, stawszy się sam przekleństwem. Tak. To jest taka prosta ilustracja, jeżeli bym zaciągnął długi, to nie ma wyjścia. Bankierzy są nieubłagani. Jesteś dłużnikiem, musisz zapłacić. Jest tylko jedno wyjście, że ktoś wspaniały, bogaty może przyjść i ty z tego problemu nigdy nie wyjdziesz. Będziesz do śmierci dłużnikiem. Ale wiesz co? Przerzucimy to na moje konto. Ja te długi poniosę. Jest prosta taka codzienna ilustracja, w jaki sposób stało się zbawienie. My jesteśmy grzeszni, staliśmy się dłużnikami w stosunku do prawa Bożego. I ktoś przyszedł i powiedział, ja to wezmę na swoje konto. Ja to wszystko ureguluję, zapłacę, abyś ty mógł być wolny. I to jest to wielkie dzieło, które dokonał Jezus Chrystus dla nas na krzyżu Golgoty. On stał się, to nie była gra, to była rzeczywistość.
On wziął na swoje barki nasze grzechy. Najlepszy dowód, że wołał nawet: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Został, chociaż grzechu nie uczynił, ale przez to, że wziął nasze grzechy na swoje barki, nasze długi inaczej wziął na swoje barki, został odłączony od Boga i potraktowany jako grzesznik, chociaż grzechu nie uczynił, a tylko dlatego, że nasze grzechy wziął na swoje barki. Tak, dziękuję. Więc kiedy patrzymy na Boga, ten, który usuwa grzech, tak? Ten, który wziął cały grzech na siebie, więc na co dzień możemy powiedzieć, że jedynym z naszym zbawieniem to jest tylko to abyśmy się zbliżali do Jezusa Chrystusa. Abyśmy byli bliżej Niego, bliżej w Jego obecności i w tym momencie grzech nie będzie oczywiście w naszym życiu tak jak było wcześniej, prawda? I przez to możemy być świadomi, że tak samo jak Pan Bóg stworzył ten świat i tak samo jak Pan Bóg stworzył znowu ten świat na nowo po potopie, tak samo Pan Bóg mówi, że przez grzech, kiedy ten, który spowodował grzech, tak samo Pan Bóg może na nowo stworzyć nas, na nowo może nasze życie odnowić i w ten sposób możemy być Jego nowym stworzeniem, które jest oparte tylko i wyłącznie na zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Możemy tylko i wyłącznie mieć nadzieję w Nim, tym, który dał nam zbawienie i tym, który na przyszłość chce, żebyśmy byli razem na zawsze. Tutaj warto też podkreślić, że ta zmiana to też jest dzieło Boże. To nie my zmieniamy się, nawracamy się i tak dalej, ale tak jak pięknie w Psalmie 51 jest powiedziane: serce czyste stwórz we mnie, czyli Ty, Boże, dokonaj tej zmiany. Więc tak jak stworzenie było dziełem Bożym, tak jak zbawienie, to znaczy zdjęcie z nas tego grzechu jest dziełem Bożym, tak samo i czynienie nas, stwarzanie nas ponownie na podobieństwo Boże, co w teologii określamy jako uświęcenie, to też jest dzieło Boże w naszym życiu. Czyli wszystko od początku jest dziełem Bożym i stworzenie, i zbawienie, i uświęcenie. To jest dzieło Boże. Mamy wszystko Bogu do zawdzięczenia. Istnieje takie porównanie, że jeżeli jest nieszczęście, to ratunek zawsze przychodzi z zewnątrz. Ludzie są na morzu, gdzieś na pontonie, ratunek z zewnątrz. Zawał w kopalni, tak jak w Chile było kilka lat temu, ratunek z zewnątrz. I myśmy się w tym nieszczęściu znaleźli i ratunek przychodzi z zewnątrz. A tym ratunkiem jest Bóg, jest Chrystus, który przychodzi, aby nas z tego wyzwolić, wykupić i z powrotem przywrócić do pierwotnego stanu. Dziękuję bardzo. Czas, żebyśmy już kończyli, więc na samym końcu poproszę Pawła, abyśmy się pomodlili razem. Niebiański Ojcze, bądź uwielbiony za to, że ciągle na nowo możemy sięgać po Twoje słowo, które z jednej strony mówi nam, jaki był nasz wspaniały początek przy stworzeniu, ale również uświadamia nam, jak straszliwej rzeczy dokonał grzech, odwrócenie się od Ciebie, słuchanie głosu kogoś innego. Konsekwencje ponosimy do dnia dzisiejszego. Ale wdzięczni jesteśmy Tobie za to, że znalazłeś drogę wyjścia, bardzo dziwną drogę, drogę przez Golgotę, drogę przez krzyż, drogę przez śmierć tego, który był zawsze Bogiem, stał się jednym z nas, człowiekiem. Ojcze, niech Tobie będzie cześć, chwała, uwielbienie. Nieraz nie potrafimy tego objąć do końca naszym umysłem, ale akceptujemy Twoje objawienie z Twojej świętej księgi i chcemy, abyś kształtował nas na swój obraz i swoje podobieństwo, abyśmy pewnego dnia mogli wrócić do utraconego Edenu. Bo prosimy Cię o to w imieniu i zasługach naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękuję za udział w naszej lekcji. Dziękuję za wysłuchanie
widzów przez cały czas i zapraszamy na następne studium biblijne, które będzie na temat stworzenie na nowo. Więc zapraszam za tydzień i dziękuję serdecznie osobom, które brały dzisiaj z nami udział, Klaudii, Pawła i Władysława, i chcę podziękować serdecznie.